Udało się bardzo dużo spraw w tej kadencji załatwić. Taką najważniejszą sprawą i zwycięską, której czuję się i jestem ojcem sukcesu, to było uratowanie węzłów na autostradzie S8, w szczególności węzła Knurowiec, który został skreślony. Tak naprawdę wspólnie z mediami w stałym kontakcie relacjonowaliśmy każde moje spotkanie, każde nowe ruchy w tej sprawie, każde nowe liczenie, każdą nową analizę, ekspertyzę. Udało nam się doprowadzić do przywrócenia w projekcie drogi ekspresowej S8 węzła Knurowiec, który skraca mieszkańcom Ostrołęki dojazd do Warszawy no praktycznie o 45 minut do godziny dziennie. To jest nieoceniona sprawa. 2 września uprawomocniła się decyzja, uprawomocniły się warunki zabudowy, więc to już jest przesądzone. Już w tej chwili trwa wykup gruntów i w połowie marca pierwsze buldożery wjadą już na budowę trasy ekspresowej S8 z węzłami w Knurowcu włącznie. Jest cały czas problem w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie trwa jeszcze bój o węzeł Łomża. Jest to sprawa no, mocno spóźniona. Ja tutaj nie ukrywam, że byłem cały czas do dyspozycji władz samorządowych. Bardzo mocno dobrze współpracowaliśmy z władzami Wyszkowa, na których to terenie znajduje się węzeł Knurowiec. Ze strony władz Ostrowi Mazowieckiej takiej współpracy no nie było. W tej chwili wydaje się, że już jest troszkę za późno. Ja oczywiście włączyłem się w tą sprawę, staram się walczyć o węzeł Łomża w Ostrowi Mazowieckiej, ale na tym etapie będzie to dużo trudniejsze niż gdybyśmy walczyli wtedy, kiedy walczyliśmy o pozostałe węzły, gdzie stworzyliśmy taki jednolity blok, do którego Ostrów Mazowiecka się niestety wtedy nie włączyła.